Dzień dobry Państwu, nazywam się Danuta Rogula, mieszkam w Kanadzie i mam tutaj galerię w Britannia Beach. Dzisiaj mamy kolejną lekcję. Będziemy malować tak jak Group of Seven, czyli Grupa Siedmiu. Grupa Siedmiu to była bardzo znana grupa malarzy kanadyjskich, którzy w latach 1820-1833 wędrowali po prowincjach, po Ontario, British Columbia, Nowej Scotii i malowali w plenerze. To też my dzisiaj z moją bratową Ewą wybrałyśmy się na kanu i wędrujemy wokół galerii. Musicie Państwo przyznać, że terenów pięknych tam naprawdę nam nie brakuje. Tutaj dotarłyśmy do takiej małej wysepki, a po rozpakowaniu rzeczy okazało się, że zapomniałyśmy terpentyny i płótna. To też z palety zrobiłyśmy płótno, a z kapoka paletę i takim sposobem rozwiązałyśmy problem na dzisiaj. A tu Państwo widzicie dwa czarne ostrygojady. One nas bardzo dobrze znają, ponieważ my codziennie rano tutaj w okolicy łowimy kraby i krewetki, a te Black Oyster Catchers mieszkają na tej wyspie cały czas przez 6 miesięcy i następnie przez następnych 6 odlatują do ciepłych krajów. O, a tutaj już widzicie Państwo, zamalowałam swoją płytę na czerwono, ponieważ to było bardzo charakterystyczne dla malarzy Grupy Siedmiu. I zaczęłam od malowania nieba, które wydawało mi się bardzo dramatyczne. Nawet przez moment wydawało nam się, że zacznie padać. Nie padało jednak i udało nam się bez problemu skończyć ten obrazek. Państwo tu widzicie, ponieważ nie mam terpentyny, to używam szmaty do wycierania pędzli w momencie, kiedy chciałam zmienić kolor na jakiś zupełnie inny. Czyli ze względu na to, że zapomniałam terpentyny, malowałam bez terpentyny, ale także nie miałam ze sobą oleju lnianego. Bardzo rzadko używam oleju lnianego do tego, aby farby rozcieńczać, ponieważ konsystencja tych farbek w tubach jest właściwa i w sumie wystarczająca, więc rzadko używam oleju, aby je jeszcze rozcieńczyć. Zauważyliście Państwo, że ja siedzę tutaj w takiej łodzi. To jest typowa łódź kanadyjska. Ona się nazywa Canoe. Jest bardzo stabilna, przynajmniej mi się tak wydaje, że czuję się w niej dużo bardziej bezpiecznie niż w kajaku. Ma to duże znaczenie, ponieważ sytuacja na oceanie może zmienić się w przeciągu bardzo krótkiego czasu, bardzo dramatycznie. Tutaj zwykle o 10-11 rano zaczyna wiać wiatr i wieje aż do wieczora, także my wypływamy na łowy właśnie w godzinach porannych i wieczornych. Jeśli się maluje w plenerze, to niestety warunki mogą się zmieniać bardzo szybko, także malować też należy szybko, szczególnie, że kierunek światła się zmienia i wszystko wygląda inaczej po pół godzinie, więc często tak dzieje się tak, że kiedy zaczynam malować, to kończę w domu i patrzę się na zdjęcie, które zrobiłam, ponieważ
namalowanie jakiegoś większego płótna jest niemożliwe. Niektórzy malarze rozwiązują to w ten sposób, że wracają do tego samego miejsca następnego dnia o mniej więcej tej samej godzinie. Niestety warunki pogodowe mogą się zmienić i wszystko wygląda inaczej. Tutaj Państwo zauważyliście, woda już zaczyna się falować, lekki wiatr zaczyna wiać i ten wiatr staje się coraz silniejszy. To też ja naprawdę malowałam coraz szybciej. Ten całe wideo, które tutaj Państwo oglądacie, wcale nie jest przyspieszone. Ja namalowałam ten obrazek w nie dłuższym czasie niż 20 minut, więc można i tak, jeśli warunki nas do tego zmuszają. Spróbujcie Państwo czasami coś namalować bardzo szybko, bo to zmusza do szybkiego podejmowania decyzji i czasami się to bardzo przydaje, bo ja już wiele razy przekonałam się, że długie myślenie niekoniecznie prowadzi do najlepszych rezultatów, więc nigdy nie wiadomo, co jest najlepsze, a tutaj Państwo widzicie, ja siedzę sobie w tym kanu, było mi bardzo wygodnie. Właściwie to pomyślałam sobie, że na kolejne lekcje będę zabierać ze sobą sztalugi. A dzisiaj kończę. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za uwagę. Do widzenia i do usłyszenia.